w góry. Aha, tak, w góry ci potrzebne jechać. Już tam byłeś w tych górach, jeszcze gdzie spadniesz. Puf, puf. Ci góry potrzebne. Trzymaj kciuki, babcie, żeby się udało w tym roku. Trzymaj kciuki, żeby się w tym roku udało. O, żeby się udało. Daj się spokój z jazdami. Znajdujemy się na Przełęczy na wysokości 3800 metrów. Najbliższe miejsce po drodze do Majda Adir, skąd jutro rano ruszam dalej. Właśnie dotarłem do bazy Majda Adir. Jest dosyć sympatycznie, jednak postanowiłem od razu się stąd ewakuować. Przyjechałem na koniu 10 km. Dzięki tutaj lokalnej ludności, która mi bardzo pomogła. Tam z tyłu w tle za mną widać jurtę, w której żyją. No i ogólnie dalej cisnę z buta, więc jest cool. Wyjdę na lodowcu Ingliczek, najdłuższym lodowcu na świecie. Jak widzicie, jesteśmy w części molenowej. Wszystko jest dziwne, znaczne. Jesteśmy jeszcze dalej niż byliśmy i tutaj robimy sobie przerwę obiadową. Hej wszystkim z Jerozolimy i do Zabrownikach, nadaję czapki. Jestem w tym momencie jakieś 60 km od bazy Majda Adir, 15 km do bazy pod Kawem. Gdyby ktoś mnie zapytał, czego najbardziej boję się w górach, chyba bym odpowiedział, że najbardziej boję się wpaść do rzeki lodowcowej, która wciąga wszystko w głąb lodowca. W paru dniach wędrówki przez lodowiec Ingliczek dotarłem do bazy Tienshan Travel. Krótko rzecz biorąc, trzeba się stąd zwijać. Ale się mają czapki z tej strony. Wyruszyłem dziś rano z tej kampu. Mam do przejścia jakieś 7 km, czego zrobiłem 3. Teren dziwnie okazał się. Lodowy strasznie popękany. Wbiłem się w jakiś morze szczelin. Też wpadłem, więc miał znik do pasa. Jakoś udało mi się wykaraskać na szczęście. Nikt z nas nie chciałby tam wpaść. Dlatego idziemy w górę, spróbujemy obejść ją. Ponieważ tu też nie można za bardzo. Wesoła wędrówka. Siedemset metrów, 3,5 godziny. Teraz walę w kimono.
Powiem tak, nie spodziewałem się takiego hardkoru, jeśli chodzi o ten lodowiec. Jestem załamany, bo choćbym z całego serca chciał tu wejść, to rozsądek podpowiada mi, żebym tego nie robił. Skała jest krucha, wszystko się sypie, pęka, trzeszczy. Pierwsze 200 metrów to jest po kamolach, podejście po kamolach, które leżą po prostu na lodzie, więc wchodzisz i zjeżdżasz, wchodzisz 2 metry i 1,5 metra zjeżdżasz, wchodzisz 2 metry, 1,5 metra zjeżdżasz, tak jak na morenie lodowca. Przynajmniej do tych 5100, no i tak łoiłem i oto gdzie wylądowałem. To 300 metrów do granic. Dalej powinno być lepiej. Wbiłem się już na wysokość 4900. Na dobrą sprawę miałbym nawet już w tej chwili problem z odwrotem takim. Odwrót na pewno byłby bardzo stresogenny. Czy faktycznie ryzykować dalszym i marszem tam w górę? Mam poważny dylemat. Nie ukrywam, że stres rozpierdziela mi żołądek i całe wnętrzności. Tą skałą próbuję iść. Krucha jak skurczybyk. Non stop się obrywa, co chwilę coś leci koło ciebie. Śniegiem próbuję iść, zapadam się po pas. Nie podejmuję tego ryzyka. Biję na normalną drogę. Tu muszę założyć jakąś poręczówkę, żeby zjechać po niej na dół, bo jest stromo dosyć. Żegnaj biwaczku, żegnaj drogo Wolonina. Ewakuowałem się z drogi Wolonina. Jestem tak zajechany. Mordercze zejście. Mordercze podejście. Powiem szczerze, cieszę się z podjętej decyzji. Rozsądek wziął górę. Witam następnego dnia po zejściu z drogi Woronina. Okazało się, że nie był to wcale najgłupszy pomysł. Śnieg sypie, przysypuje regularnie. Pozdrawiam po prostu wszystkich i dziękuję za SMS-y. Hej! Spójrzcie, jak tu pięknie. Nawet nie trzeba wchodzić na góry. Wystarczy być tutaj w środku po prostu i czerpać tą moc nieprawdopodobną. Założę, bo trochę odbije od śniegu. Niedobry objaw. Chyba tylko przemęczenie.
Witam, witam. Pogoda ciągle beznadziejna. Ale znacznie w gruncie rzeczy przyjaśniło się. To po prostu pada śnieg. Jestem ostro wyorany. Muszę sobie zrobić konkretnego resta. Kiedy już go zrobię i pogoda się poprawi, co ma nastąpić? Dziś jest niedziela, poniedziałek, wtorek, środę. Ma się zmienić na lepsze. Wtedy atakuję w górę. Na lodę są zmienione na przełęcz. I później zobaczymy, co dalej. Jak będzie z pogodą. Z samopoczuciem. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, atakuję od razu obóz trzeci. I potem szczyt. Wszyscy opuszczają bazę ze względu na załamanie pogody. W bazie jest w tej chwili 5 namiotów, żaden nie zamieszkały. Poza jednym, którego nie liczyłem, szóstym. Pogoda zawsze jest ładna. Jak dobrze być poziomką. Ten tylko o tym wie, kto tego sam spróbował i sam poziomką jest. Szybka demonstracja, jak wygląda mój obóz. Uwaga, szczelina. Tutaj mieszkam. Prowadzi do mnie ścieżka. Tutaj mój mały pokoik. Trochę stafu. Droga do kibla. Oraz kibel. Idzie przejaśnienie. Ogólnie czekamy. Z całego rano o 4:00 bijemy. Pobudka 4:00 rano. Cisnę już dosyć długo. Jestem kompletnie zajechany. Jest już tutaj dużo ludzi na drodze. Wszyscy łoją. Lekki hardcore. W górze widać dwie osoby. Ja idę opak, że jak znajdziesz naszym Tomkom. What are you doing here? Trying to climb this mountain here. Alright. Why? Yeah, that's a question. Ruszam na atak. Wcześniej silny wiatr dawał czadu na szczycie i w ogóle na zboczach. Ciężko było iść, w związku z tym wszystko ma zło, zimno. Mało materiału robiłem, ponieważ w tych warunkach wiadomo. Kamera siada błyskawicznie. Podczas ataku szczytowego na wysokości 6300. Tyle do przodu. Czas pokaże, co się stanie. Byłem na szczycie Kamp Tengri. Robiłem bardzo szybką akcję. Przełęczy na szczyt.
bez żadnej klimatyzacji praktycznie. I można powiedzieć, że misja spełniona. The mission is over. But not yet. Żegnajcie moje małe góry. Za sobą lodowiec. A przede mną równina. Pierwszy od jakiegoś czasu korzystam z oświetlenia elektrycznego. Счастья вам, поляки! Спасибо! Obiecywał wielkie góry, a jestem na nie. To prawda. Gdzie są te góry? Ja jestem na dnie.